brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, 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 yippee-yi-yo. Ghost riders in the sky. Reggie Young. Jestem z miasta, da, da, to widać, da, da, jestem z miasta, da, 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 to słychać, da, da, jestem z miasta, da, 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 to widać, słychać i czuć. I jeszcze raz. No właśnie, niby jestem z miasta, a tak naprawdę cały czas znajduję się na wsi. I o co tutaj chodzi, co ja tutaj robię? Też taka piosenka notabene była, co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Są takie świnie, że nikt nie ominie, po co tu się głowić? Nie tak to szło, a to ja już sam nie wiem. A może właśnie tak to szło, sami sobie coś pokiełbasili, wszystko jest możliwym. W każdym razie witam się z wami bardzo serdecznie na kolejnym materiale, mam nadzieję bardzo udanym, jawnie zjawiskowym materiale serii Zagrajmy Farming Simulator 22 na moim skromnym kanale. Z tej strony oczywiście, jam ci to jest, i Grzegorz 40, no i cóż. No i wiadomo, że Janusz, pierdacznica, pierdzi bącznica i tak dalej. Cóż, przywitałem się z wami w takim dosyć dziwnym miejscu, to znaczy jeszcze nie eksplorowałem dachów tych zabudowań, na których się obecnie znajduję, więc tak wygląda moje gospodarstwo z tej perspektywy. Ładnie, nieładnie, o proszę, czubeczek sosny, a chciałby się wskoczyć na to, ale prawdopodobnie moje tłuste cielsko by momentalnie opadło na sam dół. No, myślę, gospodarstwo niby cały czas dosyć takie kameralne, to nie wygląda jak jakaś potężna ferma, jakieś takie, wiecie, popegierowskie. No, ale myślę, że jak najbardziej na mój własny użytek wystarczające, tym bardziej, że ja zawsze lubiłem właśnie taką małą skalę, taką delikatnie mniejszą, nieprzemysłową, nie? A ty, Karyna, co ty tu już zachrynolić chciałaś? Co się patrzysz na to? To moje ziarno jest, rozumiesz? Pani Maje, że mnie nie agawarujesz, paruski. Udaje, że mnie nie widzi, udaje krzak. To jest słuszna koncepcja, to jest po prostu tak zwany kamuflaż, technika kamuflażu. Dobra, pieprzę już strasznie, więc po prostu przejdźmy do gameplayu. A mówiąc przejdźmy do gameplayu, co dokładnie mam na myśli? Dzisiaj zajmiemy się majestatyczną uprawą, którą jest trzcina cukrowa. Niektórzy mnie tam zbesztali, bo ja wielokrotnie wspominałem o tym, że trzcina cukrowa, taka egzotyka, można powiedzieć, że na rynku polskim niespotykana. Ktoś mnie tam zbeształ, że Grzechu, pieprzysz głupoty, w ogóle na niczym się nie znasz, umrzyj najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że trzcina cukrowa to u nas bardzo dobrze się spisuje, bardzo dobrze się sprawdza. Nie do końca, to znaczy na upartego można próbować również na rynku polskim uprawy takiej rośliny, ale jest to raczej spisane na porażkę, dlatego że jest to roślina, która w momencie, kiedy temperatura spada do 0 stopni Celsjusza, no to jest w stanie wytrzymać krótko, naprawdę bardzo krótko. Jeżeli 0 utrzymuje się dłużej, no to obumiera, więc... No chyba jesteśmy wszyscy świadomi i w pełni zgodni z tym, że zero u nas w kraju utrzymuje się dłużej, nawet jak jest ciepła zima, no to jednak... No nie ma tak, żeby nie spadło poniżej zera i nie utrzymywało się przez jakiś czas, prawda? Więc na upartego się da, ale raczej to nie jest główny nurt naszego kraju i chyba raczej nikt się z tym sprzeczać nie powinien, w każdym razie tak mi się wydaje. Dobra, cóż mogę zrobić na dobry start? Chcę zająć się trzciną cukrową, ale zanim owego procederu dokonam, muszę pozbyć się wszystkiego, co się znajduje na tej przyczepie. Dlaczego? Już niosę się z wyjaśnieniem owej zagadki łamigłówki, dlatego że ta przyczepa właśnie została przeze mnie zakupiona właśnie pod tą koncepcję, żeby trzcinę cukrową ładować na nią bezpośrednio z kombajnu, bo tamten kombajn też ma ten podnośnik taśmowy taki dosyć, no taki trochę z dupy, to znaczy no nie do końca pasujący do wszystkiego, efektem czego musi być niskoburtowa przyczepa, no i odpowiednio krótka na dyszlu, żeby to wszystko, a raczej długa na dyszlu, żeby to wszystko się mogło spiąć. Ja już to testowałem w praniu, że w przypadku tej przyczepy to bangla, więc taką sobie właśnie zakupiłem z tą myślą, żeby ją spiąć z tym kombajnem, tylko że muszę ją opróżnić, bo z tego co widzicie, co ja chciałem, nie tu chciałem, nie, dobrze, tutaj chciałem właśnie. Chciałem tu i mam tutaj sałatę i mam tutaj jajcydła.
Jak to wygląda? Jajcydła. Mamy obecnie październik. Cena jajek jest całkiem niezła. 4090 może być maks? No, powiedzmy, od biedy, no. Nie jest to najlepsza cena rynkowa teraz, ale mogę zagryźć zęby i to sprzedać. Natomiast tutaj 3280 mamy... No trochę z dupy, no tak sprzedam to nierynkowo, no ale potrzebuję naprawdę bardzo mocno... To nie są jajka, zaraz, halo, to miód jest, co ja gadam? Myślałem, że to jajka są. To jest miód, a skoro to jest miód, miodek, jak to z miodem stoimy? 3288 jest maksymalna cena, 3200... No to na miodzie nawet nie stracę, to jest taka dobra ta cena obecnie. No dobra, w takim razie pozbędę się miodu, pozbędę się... sałaty, dzięki temu jednocześnie troszeczkę, chociaż o ciupinkę wyjdę z długów, bo naprawdę są już monstrualne, nieprawdopodobnie. Wiele na tym nie zarobię, nie spodziewam się kokosów, ale zawsze coś. No i przede wszystkim opróżnię przyczepę, bo o to mi chodzi. Więc zobaczmy, jak to się portfel teraz wypełnia. O, ale to fajnie, kurde, jakby się w realnym świecie tak szybko zarabiało. Matko bosko, kochano, to by było Eldorado. To się tak mówi niby, że jak człowiek jest zbyt bogaty, to potem traci sens życia, nie? Że to wtedy no, sytuacja jest taka, że masz wszystko, to przestajesz to doceniać i najczęściej właśnie ludzie, którzy są ogarnięci albo skrajną biedą, albo skrajnym bogactwem popełniają samobójstwa, no bo w momencie, kiedy jesteś naprawdę obrzydliwie bogaty, 20 tysięcy zarobiłem, to nawet nieźle, lepiej niż myślałem. Jeżeli naprawdę jesteś obrzydliwie bogaty, no to w tym momencie czujesz się trochę tak, jakbyś grał w życie na kodach, tak jak granie w Simsy na kodach. Życie się nudzi, życie popada w rutynę, życie po prostu staje się jakieś takie trywialne, bo nic cię już nie cieszy, bo jeżeli na jakąś rzecz... A rozjadę cię, sąsiad, tyle po tobie będzie krwawy bigos, proszę ja cię wiem. Nie ma litości dla niegodziwości. Wydało się. Dobra, czekajcie, zaraz będę dalej ględził o tych moich dziwnych wywodach, tylko na początek podjedziemy tutaj pod mój pseudowarsztat wiejski, bo ważną rzecz muszę wykonać. A mówiąc ważną rzecz muszę wykonać, to muszę wykonać tak. Przede wszystkim, czemu nie mogę wejść do warsztatu? God damn it. God damn it. O, mamy to. No i teraz tak, naprawimy sobie... Uuu, drogie. No ale trzeba, no jak trzeba, to trzeba. Naprawimy ciągnik, a jeżeli chodzi o przyczepę, to sobie, a też mogę naprawić, ustawimy ją sobie i, a zresztą jeszcze jak już tutaj jestem, to naprawię też to. I teraz tak, przyczepa ustaw i ja bym chciał właśnie te burty, ale nie wysokie, tylko niskie, bo wysokie będą za wysokie dla tego kombajnu. Więc coś tam w ten deseń. Czy chcę mieć plandekę? Ja wiem. A chyba mi na niej nie zależy jakoś mocno. Więc pokrywę sobie usunę. Szerokie opony mogą być. Marka kół może być. Kolor bym mógł zmienić może. Ale w sumie taki brązowy, jaki sobie wybrałem, całkiem fajny jest. Nie wiem. Coś by tu można było trochę poeksperymentować. No, czerwony by dobrze do kombajnu pasował. To z pewnością, bo kombajn jest typowo czerwony, nie? To jest kombajn do... nie kukurydzy, tylko trzciny cukrowej i Case'a, no to Case to maszyny na czerwono maluje. Więc teoretycznie by to głupie nie było ją malnąć też na czerwono, choćby tak na chwilę. No ale kurde, brązowa mi się, powiem wam szczerze, podoba. Dobra, nie będę jej zmieniał, niech taka będzie jaka jest. 18 metrów sześciennych tutaj ma załadunku, czyli 18 tysięcy litrów. Dużo, mało, no nie jest to jakoś potwornie dużo, ale tak ja mówię, to musi wystarczyć, jeżeli chodzi teraz o to, co będę robił, więc no nie ma, nie ma, że jest inaczej. Piękne cofanie, idealne, podręcznikowe wręcz. O Boże, no dobra, niech to będzie, że tak miało być. No i teraz ludziska jadymy pod moje pole z trzciną cukrową, bo typowo tym się dzisiaj będę parał, więc mam nadzieję, że dla was to również będzie jakieś takie odstępstwo od reguły, przyjemne, tak? Że coś fajnego, coś nietypowego, a potem zajmiemy się także słonecznikiem, no bo z tego co widzicie już jest dojrzały. Słonecznik brzydko wygląda, kiedy jest dojrzały, bo taki zeschnięty jest, no ale to akurat co zrobić, że jest ten motyw, ten moment, kiedy wypada go właśnie zbierać, no i co was pan poradzi, jak pan nic nie poradzi, że tak po prostu musi być. Musi tam być, wydało się. Wydało się w dwójnasób. Dobra, tu mamy łąkę. A właśnie, łąka! Ta trawa mi dojrzała, to też trawę trzeba będzie ściąć. No ale to może nie dzisiaj. Wszystko trzeba zrobić, po prostu, jednym słowem. Wszystko trzeba będzie zrobić. Wszyscy we wsi wiedzą, samo się nic nie zrobi, no. Takie to życie brutalne rolnika jest. Z tego co widzicie, już kombajn do trzciny cukrowej stoi. Już zaparkowany jest.
dlaczego, cóż to za maszyna. Z tego prostego powodu, że chciałem po prostu dojechać nim tutaj poza nagrywaniem, bo on jest dosyć wolny, a ja nie mam żadnej takiej niskopodłogówki, którą bym go mógł przetransportować na szybko. Wow! Mrał, mów mi jeszcze, kotku. Ale to kurde wygląda, jaka dżungla, nie? Podoba mi się, kurde, fajne to jest. Naprawdę, no. Fajne. Aż mnie dreszcze przeszły, taka egzotyka pełną gębą. No, też trzciny cukrowej raczej nie zbierałem do tej pory. Takie szybkie testy se przeprowadziłem, ale to przejechałem 2 metry, więc niewiele na ten temat wiem. Zaraz zobaczymy, jak to się szybko będzie zapełniać i w ogóle. Bo upewnijmy się, czy to na pewno teraz jest okres zbioru, żeby nie wyjść na debila. No to mi się czasem zdarza, no niestety. Trzcina cukrowa, tak jest, no październik, okres zbioru, ani chybi, inaczej być nie może. Zatem spinamy to dziadostwo, no i zobaczymy teraz, co to będzie. Wygląda to majestatycznie, więc naprawdę jestem bardzo podłechtany, taki kurde zaciekawiony. Dobra, teraz tak, włącz kombajn to na bank. Aha, najpierw trzeba rozłożyć, no to rozłóż kombajn. Pierdzibąki się rozstawiły. Teraz opuszczamy narzędzie tnące. Są co ciupciające. Rurę wystawiamy, no wystawiamy. Czyli ją skonsolidowałem teraz z przyczepą, jak mnie mam. No i pozostało mi tylko włączyć. Tak to wygląda, narzędzie tortur. Dosyć przerażająco. Tak to wygląda z wnętrza. Jest to oczywiście maszyna Case'a, więc tak jak mówiłem, producent amerykański. No, w środku powiedziałbym dosyć ascetycznie, ale też chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co tutaj widzimy, czyli to, o czym już kiedyś wspominałem, że w dzisiejszych czasach wiele maszyn rolniczych, tym bardziej kombajnów, nie posiada żadnej kierownicy. Tutaj sterowanie maszyną odbywa się za pomocą joysticka, prawda? Drążek skrętny i tyle. Więc tak trochę dziwnie, no ale tak to uznali, że będzie wygodnie. Najwyraźniej tak wygodnie musiało być. Dobra, zobaczmy. W takim razie nie mogę się doczekać, czy to zacznie działać. Okej. Czy to działa? Tak, jak najbardziej działa. O kurde! Super! Rewela, rewelala, no po prostu... Cud miód! O kurde, ale fajnie! Ale jestem podniecony jak kotlet mielony w dupę wsadzony. Niesłychane to rzeczy są. Czyli tak wygląda zbiór trzciny cukrowej. Powiem szczerze, również mi się podoba. Tak samo jak w przypadku buraka, tak samo w przypadku tego dziadostwa. Dlaczego? Dlatego, że szeroko pracuje ten kombajn. Ja jeszcze widziałem takie kombajny zmodowane, które mają nawet 3 razy takie narzędzie pracy, 3 razy tak szerokie jak tutaj. No ale jednak, no nie chciałem za dużo tych modów ściągać. Inna kwestia, że też mi się tam coś nie podobało, coś tam w tych modach nie najlepiej funkcjonowało, wiecie, dlatego też postanowiłem nie przesadzać. Jeżeli chodzi o pracę maszyny, okazuje się, że trzcina cukrowa, no to po prostu chodzi o to, co jest na dole. To tak samo jak z burakiem cukrowym, nie chodzi o to, co na górze, tylko chodzi o to, co na dole. Podniesiemy sobie narzędzie tnące i po prostu zrobimy taki obrót z telemarkiem. Jako, że przyczepa jest skonsolidowana teraz z kombajnem, to sami widzicie, że to narzędzie przeładowcze, ten taki, jak to się nazywa, przenośnik taśmowy, zawsze śledzi przyczepę, więc też fajnie, że to wszystko działa. Działa tak, jak należy. Więc tak samo jak z burakiem cukrowym, okazuje się, że właśnie to, co słodkie, tkwi na dole, czyli to, co na górze, to, co zielone, odcinamy, no a my spożywamy to, co na dole, z tego tworzymy cukier. O trzcinie cukrowej też wam poopowiadam, ale to może przy okazji kolejnych plonów, bo tak jak mówiłem, plonów trzciny cukrowej będzie dużo. To jest roślina, która z tego co słyszałem, z tego co czytałem, odrasta rok do roku. 3 lata z rzędu można uprawiać to samo pole bez siania tego typu. O kurde, ty! Abyś zrobił, Stefan! Byś teraz to tak pojechał, że ino roz. Ale byś ty pojechał. Zresztą, jeżeli chodzi o kolejnictwo, też ostatnio z Bianką żeśmy oglądali taki film. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale o kanadyjskich pociągach, z tego co pamiętam, chyba się nie mylę. Oparty na faktach, gdzie wyobraźcie sobie, lokomotywa załadowana 100% szkodliwymi, żrącymi chemikaliami, które są jeszcze wybuchowe, potrafiła zostać niechcący uruchomiona przez operatora, przez maszynistę, w taki sposób, że sobie sama odjechała. I po prostu zaczęła sama się napędzać w taki sposób, że silnik był, przepustnica ustawiona na full metal jacket na 100% mocy i ta maszyna po prostu
zaczęła sobie, ten pociąg zaczął sobie sam jechać przez Kanadę, bo to chyba Kanada była, z tego co pamiętam. No i chłopie, teraz weź coś z tym zrób. Teoretycznie pociąg ma taki mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby maszynista zasłabł, opiewający na to... Teraz czekajcie, musimy zrobić taki szybki szmyrg. Czyli się rozpiąć, odjechać i iść pociągnik. Teoretycznie to dałoby się usprawnić, że kombajn by sobie sam kosił z inną przyczepą, ja potem podjeżdżam ciągnikiem i... Wiecie, no, żeby pracownik to jakoś zautomatyzował ten proces częściowo, ale ja już chyba rozgryźliście to po tej serii Zagrajmy Wy, że nie lubię korzystać z pomocników, ze sztucznej inteligencji, wszystko lubię sam robić. Dlaczego? Dlatego, że no ja gram w grę, ja jestem graczem, jak gra ma się sama przechodzić, to po co ja tu jestem, nie? No tak wychodzę z takiego założenia, niektórym się to nie podoba, no ale nic na to nie poradzę, ja tak gram w gry, że gram sam. To tak samo jak automatyczne bitwy w Total Warach, no stronię od tego, no bo jak bitwa ma się rozgrywać sama, to po co ja tam jestem? No, i co ciekawe, teoretycznie istnieje coś takiego, jest taki mechanizm zabezpieczający przed podobną sytuacją. Gdyby na przykład maszynista zasłabł, to jeżeli on nie ruszy przepustnicy, tego drążka przepustnicy przez parę minut, pociąg z automatu się sam zatrzymuje. To jest taki mechanizm, który jest implementowany we wszystkich lokomotywach świata, że pociąg sam się zatrzyma. O tym też kiedyś czytałem. Natomiast no tutaj akurat ten mechanizm został wyłączony. No i lokomotywa se pojechała. I tyle. Szukaj wiatru w polu. I weź tu teraz, no, problem gigantyczny, bo to nie jest tak, że lokomotywa se w nieskończoność do usranej śmierci może jeździć po torach, bo tory też się kiedyś gdzieś mogą skończyć, bo też trzeba logistycznie to rozplanować, żeby ona się zapętliła w taki sposób, że będzie jeździła po linii, która się nie kończy, bo nawet jeżeli jest linia, która się nie kończy, to mamy, załóżmy, 100 innych pociągów na tej linii. Na drodze kolizyjnej z tym jednym pociągiem. Więc potem to już cały kraj został zaprzęgnięty do tego. Wszystkie służby specjalne, mafia, helikoptery, mosty zwodzone, wojsko zostało zaprzęgnięte, żeby zabezpieczać przejazdy, bo przecież przejazdy też bywają kolizyjne. Nie wszędzie macie rogatkę, nie wszędzie macie te słynne szlabany. Czasami są po prostu znaki drogowe, a pociąg, no pociąg ciśnie pełną gębą, pełną parą, nawet niezgodnie z ograniczeniami prędkości, no bo on ciśnie ile fabryka dała, nie ma maszynisty w środku, jedzie sam. No taki pociąg widmo. I chyba, właśnie teraz sobie przypomniałem, chyba ten film się nazywał Pociąg Widmo. No i ogólnie film był, cały film był oparty na faktach i cały film pokazywał właśnie usilne próby ludzkości na poczet tego, żeby tą maszynę w ogóle zatrzymać, nie? Więc takie całkiem ciekawe. Wiecie co? Mój plan był taki, żeby tutaj w tym magazynie zdać tą uprawę. Plan jest dobry, tylko że kurde, ta przyczepa ma... Ciężko tym będzie cofać tą przyczepą, muszę jeszcze jeden przejazd zrobić, bo źle podjechałem. Ja bym to chciał pod ścianą rozładować, zresztą w ogóle nawet nie wiem, czy to się uda, bo nie próbowałem tą przyczepą rozładować. Rozładunek jest, więc teoretycznie się da, tylko jeszcze drugie pytanie. Czy jak ona się pochyli, czy nie będzie kolizyjna z dachem tego hangaru? Tego nie wiem. Zaraz zobaczymy, może być. Zaraz zobaczymy, się przekonamy. Wiecie co, do manewrowania w tym hangarze to akurat lepszy by był ten mój klas, którego ostatnio zakupiłem, bo tutaj to jednak dosyć nieporęczna jest ta maszyna. Teraz bym kto chciał odwrócić w ten sposób. Nie, jeszcze trochę źle. Znaczy dobrze, dobrze, tylko że trochę źle. Ja chcę w róg dojechać. Czekajcie, to muszę w ten sposób kołami skręcić i teraz ta przyczepa się odwróci. Znaczy, no taki był plan. Jak widać, nie do końca wyszło. Spokojnie, mamy czas. Nie pali się. Czekajcie, jeszcze to poprawię w ten sposób. O! Coś takiego zrobimy i teraz ją zaczniemy wcześniej z wyprzedzeniem odwracać. Nie jest to takie łatwe, na jakie wygląda, dlatego że dyszel bardzo szybko reaguje na zmiany położenia ciągnika, efektem czego łatwo jest, prawda, doprowadzić do takiego skrętu, że... skrętu kiszek wręcz. No, ten strop jest dosyć nisko, to ja nie wiem, czy to się może udać. Zobaczymy. Czy nie zahaczy mi o strop? O kurde, zaczynam się bać. Nie wiem.
Wygląda to groźnie. No i zahaczyło. Gówno. Gówno! Mówię gówno! Ty! Nie! Ja cię, panie pieprze, ale się porobiło. Czy to się... Nie, nie zrzuciło się. No będę się tak starał po łebkach troszeczkę, bo patologicznie, to znaczy potroszę, nie otwierać tej przyczepy do końca, tylko tak ociupinkę, po tichońku. No i może jakoś to da radę zrobić, no jeszcze mam buldożer, to mogę to potem podepchnąć troszeczkę, nawet jakbym to zdał na samym środku magazynu, to jestem to w stanie troszeczkę bardziej przeflankować. Inna kwestia, jak obecnie, jak w ogóle wygląda rynek trzciny cukrowej, ja się tym nigdy nie interesowałem, kiedy najlepiej jest sprzedać trzcinę cukrową. Obecnie mamy To nawet nie bardzo się to opłaca przechowywać. No bo jest bardzo dobra cena trzciny cukrowej teraz. 390 jest max, 300, no 400 nawet mamy jeszcze wyższą, 422. Gold Crest Valley to są pociągi, nie? A mi się coś wydaje. Kurde, no to powiem wam szczerze, chyba to jest dobry moment na sprzedaż trzciny cukrowej. Ja ją chciałem tutaj właśnie do magazynu dać, żeby ją po prostu przechowywać, ale to się okazuje, że to najlepiej będzie od razu sprzedawać chyba. Spróbujemy tak zrobić, no tak mi się wydaje w każdym razie, że to nie głupio będzie sprzedawać. No dobra, tak będę robił, tak będę czynił i zobaczymy, czym to ostatecznie zaowocuje. No i ględząc dalej, ludziska, temat o pociągach to tak mi się wkręcił po prostu z głupia frant, tak po prostu bez powodu, nie? Bo tak akurat pociąg zobaczyłem, natomiast ja dzisiaj będę wam łaknął opowiadać dalej o tym, o czym snułem opowieść na poprzednich materiałach, czyli rzecz jasna będziemy snuć dywagacje na tematy związane z modyfikacją klimatu, ze zmianą pogody na poczet zwiększania uprawności i... no takiej rozrodczości pól, tak? Czyli tego, żeby po prostu uprawy były najbardziej esencjonalne, najbardziej wydajne, jak to tylko możliwe. Czyli rzecz jasna to, o czym już mówiłem. Chodzi tutaj bezpośrednio o to, żeby ludziska... Czekajcie. Nie ma pociągu. Chodzi bezpośrednio o to, żeby ludziska majne złote kochane pomóc rolnictwu w sztuczny sposób, tak? No i zasiadamy za sterami tego ciećwierza. Ale tak naprawdę zmiany klimatyczne, zmiany pogodowe, tutaj nie tylko chodzi o rolnictwo, bo rolnictwo to jest akurat takie najbardziej nasuwające nam się na myśl, nie? Że rolnictwo no to w końcu musi być dobre, no bo to, wiecie, no musi działać, tak? Jeżeli spowodujemy opady, no to wtedy musi pole nam lepiej obrodzić, więc z automatu będzie lepiej, fajniej, dobrze. No musi być dobrze. Z drugiej jednak strony nie tylko o rolnictwo chodzi, dlatego że zmiany pogodowe mogą być wykorzystywane w wielu przypadkach, z wielu powodów. Mówiłem wam choćby o tym, że zmiany pogodowe także są wykorzystywane na świecie przy wielkich aglomeracjach. Powodujemy, kreujemy opady atmosferyczne, czyli po prostu deszcz, nad wielkimi aglomeracjami po to, żeby oczyścić aurę, żeby oczyścić powietrze. W momencie, kiedy mamy wielkie miasto, wielką aglomerację, no to w tym momencie jesteśmy w stanie, a może to trochę inaczej zrobię, podjedziemy teraz tędy. Jeżeli jesteśmy wielką aglomeracją, jesteśmy w stanie w ten sposób, generując opady deszczu, po prostu powodować, to jeszcze na tą stronę zrzuca, zobaczcie, to jest fajne, wcześniej tego nie widziałem. Czyli takie jakby łęciny, to co odcina, zrzuca na lewo, a potem jeszcze to co nie wykorzysta, czyli prawdopodobnie samą trzcinę wykorzystujemy tylko w miejscu styczności z gruntem, tam gdzie jest najniżej, a tą górną część mielimy i od razu rozrzucamy na pole, żeby zwiększyć uprawność, żeby zwiększyć wydajność. No fajne, strasznie mi się podoba ta uprawa, powiem szczerze, 10 na 10, no fajne. Coś na miniaturkę, wiadomo, coś to trzeba wykombinować z tym kombajnem. Coś to trzeba wyjdzie. Coś się wybierze na pewno. Jest bardzo fajna miniaturka wyjdzie. I niezwykle klimatyczna. No dobra. Jedyny problem, którego się tutaj doszukuje, to fakt, że strasznie szybko zapełnia mi się ta przyczepa. I to naprawdę może być delikatnie problematyczne, żeby...
O-o. No, skrętność tego zestawu też nie jest taka idealna, jak myślałem. Pewne ograniczenia to ma, dziadostwo. Dobra, jadymy. Mogę przetestować, jakby to wyglądało z pracownikiem, z pomocnikiem. No, nigdy tego nie robiłem. Pomocnika się chyba włącza literą H. Ale to jeszcze zobaczymy zaraz. Na razie jeszcze z tym ładunkiem pojadę do skupu i zobaczymy, za ile by to chcieli w ogóle kupić, bo to też jest dobre pytanie. 15, 16 tysięcy litrów. No, 17 tysięcy. Tak, 17 tysięcy to była ładowność, teraz sobie przypominam. Dokładnie 17 tysięcy to była ładowność. No, mówię wam o tym, że w wielkich aglomeracjach deszcz używa się, sztucznie wygenerowany deszcz używa się właśnie po to, żeby po prostu generować czystsze powietrze, czyli żeby zmywać z atmosfery smog, różnego rodzaju tam dwutlenki i tak dalej, szkodliwe substancje dla człowieka. Czyli w ten sposób również jesteśmy w stanie jakieś wymierne efekty dla naszej aglomeracji uzyskać, no bo inwestujemy w zdrowie ludzi. Smog powoduje śmierć setek tysięcy ludzi każdego roku. W momencie, kiedy się go pozbywamy, no to w tym momencie jesteśmy w stanie jednocześnie inwestować w zdrowie obywateli naszego kraju. Ważne? No ważna inicjatywa. To jest raczej bezapelacyjna. Bezapelacyjna kwestia. Dobra, Łodziska, idziemy pociągnik jeszcze raz. Spróbuję przetestować z tym pomocnikiem, jakby to wtedy wyglądało. Nie jestem do końca przekonany, ja lubię wszystko sam robić, no ale dobra, no muszą te pierwsze koty za płoty iść. Więc spróbujemy. Na razie jadę zobaczyć, ile zyskam za taką uprawę. Niestety, bo o ile są wielkie wahania cen, jeżeli ja bym musiał czekać za każdym razem na pociąg, to niestety dosyć długo zajmie. Więc zobaczmy, czy to są duże wahania. No spore, spore. Dobra, czyli jedziemy na pociąg. Znaczy, chyba mogę teoretycznie zrobić tak, że po prostu zdam dane dobro do ich silosu, a potem dopiero na koniec, jak już całe pole obrobię, to wezwę pociąg i wtedy ten pociąg wszystko jedną transzą zabierze na raz. No, mi się tak wydaje, że to powinno działać w takiej formie, zobaczymy. Ale mi się ten JCB podoba, jeszcze cały czas nie mogę się przestać spuszczać. Rewelacyjna maszynka po prostu, no. I idealna właśnie w taką... do takiej sytuacji, jaka jest teraz, że trzeba dużo jeździć, nie? Bo to szybki ciągnik, więc idealnie się do tego spiszę. No to jadymy. Wybaczcie, że trochę zaneguję realizm. Będę jechał po prostu na przestrzał, żeby przyspieszyć te transporty, bo trochę ich tutaj będzie na materiale, więc w trosce o dobro widza po prostu postaram się coś takiego zrobić. Ewentualnie w ostateczności mógłbym zakupić jeszcze jedną taką przyczepę i wtedy bym jechał na dwie. Ale czy ona może dokonać wielokrotnego sprzęgu? Powiem szczerze, nie wiem. Ja tu nie widzę. Ja tu nie widzę czegoś takiego. Czekajcie, ja to sobie muszę zobaczyć. Jakiś zaczep jest, słuchajcie. Może by się to, kurde, udało w ten sposób zrobić. Ile taka przyczepa kosztuje? Drogie to w ogóle? Kupić albo wypożyczyć po prostu coś takiego. No nie wiem, no. Zaraz, czekaj. Spróbujmy wypożyczyć, może od razu nie kupować. Znowu się zajmuję czym innym niż planowałem. No i to taka robota jest, no. To jest to. Niższa, bez tego. Opony to tam nieważne. Kolor. Nie mogę tego koloru dać, czyli to nie jest to. No żeby to jakieś takie zbieżne było, nie? To jest jednak zmodowana wersja. Czyli po prostu tutaj mam większą paletę barw, tonację kolorystyczną. Dobra, czyli coś takiego bym sobie wypożyczył. I zaraz zobaczymy, czy będę mógł dokonać sprzęgu wielokrotnego. Bo jeżeli by się dało, to w tym momencie mógłbym dwukrotnie zmniejszyć ilość transportów z trzciną do skupu, nie? No dobre by to było. Ale to zaraz wyeksperymentujemy, zaraz wszystko sprawdzimy, zbadamy, będziemy wiedzieć. W każdym razie kontynuując, więc jesteśmy w ten sposób w stanie choćby oczyszczać atmosferę, oczyszczać powietrze nad miastem. No dobra, to inicjatywa. Inwestujemy w zdrowie naszych mieszkańców. Słuszna koncepcja. Inna koncepcja to jest choćby zapobieganie ludziska powodziom. To też jest bardzo ważne. Na przykład w takich rejonach świata jak... Czekajcie, czyli bym to musiał wszystko zdać tutaj, tak jak zawsze. No nie wiem, nie wiem.
Czy cząstki trzciny cukrowej przejdą mi przez tą kratkę, która znajduje się na dole? Ale to fajnie tekstura wygląda. Zobaczcie, takie patyczki, nie? Fajne, podoba mi się. Nietypowa uprawa, no taka fajna. No dobra. Czyli pierwsze 17 tysięcy litrów, pierwsze koty za płoty są. No to zawsze coś. Teraz pojedziemy po tą drugą przyczepę i zobaczymy, czy mogę dokonać wielokrotnego sprzęgu. Nawet ze światła awaryjne włączę, żeby mnie z daleka widzieli, bo potężny sprzęt jedzie po ulicy. I w klimatach monsumowych, w przypadku wielkich aglomeracji, na przykład takiej Tajlandii, daleko szukać. No świetny przykład, choćby Kuala Lumpur. Kuala Lumpur to jest podręcznikowy przykład tego, o czym ja teraz chcę opowiadać. Mianowicie, o co mi chodzi? Oni tam w takiej erze monsumowej, w tym okresie wielkich monsumów, kiedy deszcz potrafi padać nieprzerwanie praktycznie całymi tygodniami, oni mają gigantyczne problemy z odprowadzaniem wód opadowych. Czekajcie, co tam, Wianuś? A ja nie wiem, czy internet będzie. Jak coś, to mogę zresetować router. Po prostu idź do pokoju, sprawdź i mi potem powiesz. Ale ty ładnie pachniesz, co to jest? No ja wiem, że perfumy, no ale jakie perfumy? Jakieś nowe chyba. Proszę, już nieważne. Co? No ładne, ładne. Jakie kobiece. O czym to mówiłem? Mówiłem o Kuala Lumpur. No i ludziska mają tam gigantyczne problemy. Wybaczcie, ale żona, nie przeszkodziłam! Mają gigantyczne problemy z odprowadzaniem wód deszczowych, wód opadowych. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że ludziska jak mają erę monsumów, to w tym momencie opady są tak gigantyczne. U nich potrafi lać i lać i lać i lać przez parę tygodni bez przerwy. Efekt jest taki, to tak samo jak na przykład w szeregowcu Ryanie mówili, nie? Że jak on był na wojnie w Wietnamie, to zaczęło padać. Pewnego dnia zaczęło padać, myślałem sobie, fajna sytuacja, dawno nie padało. No i potem się okazało, że przez cały miesiąc lało, nie? No takie rejony świata, tam tak po prostu jest. Więc w momencie, kiedy u nich leje i leje i leje i leje, to mają gigantyczne problemy z wodą, po prostu z tym, żeby jakoś coś z tym zrobić, gdzieś to upchać. No i teraz znowu gimnastyka będzie. Czekajcie, bo to trzeba tak podjechać, żeby to się sprzęgło, nie? To łatwe może być, ale wcale nie musi. Oj, uwielbiam wielokrotne sprzęgi. To jest po prostu, znaczy wielokrotne łamanie. To jest po prostu creme de la creme życia farmera. Dobrze to idzie. No, jako tako, tako, jako. Muszę ją trochę złamać. Ale też nie za mocno. Naprowadziłem? No, jest trochę lepiej. O! No! No! No i jesteśmy w domku! No i elegancko! Super! Fajnie, że działa. No, ciągnik też jest dosyć mocny, to raczej powinien sobie z takim sprzęgiem dać radę. Myślę, ludziska, że chyba jednak kupię tą przyczepę, którą teraz wypożyczyłem. To znaczy, zrobię taką roszadę. Te przyczepy, które dawniej były u mnie użytkowane na zakładzie, w moim przedsiębiorstwie rolnym, czyli na przykład tą taką pomarańczową, ewentualnie tą, którą kiedyś miałem na słomę, ona jest teraz cała załadowana różnego rodzaju wszelakim dobrem, muszę ją rozładować. I wtedy bym tamte przyczepy sprzedał, bo one już mi potrzebne nie są. Teraz już mam przyczepy trochę inne, które zastąpiły mi te stare. Natomiast w zamian za te stare dwie, to sobie kupił jedną tą brązową. I myślę, że to by było idealnym układem, bo ta brązowa w przyszłości też mi się przyda. I do buraczka, i do właśnie trzciny. Ona jest dobra, ona jest naprawdę taka fajna. I tym bardziej, że to jest taka przyczepa właśnie typowo na ulicę, bo to jest pod ciężarówkę podpinana, nie? Z oznakowaniem, ze wszystkim. Taka małą, powiedzmy, ciągnikowa. No dobra, to teraz zobaczymy, jak to będzie szło, jak to będzie banglać. Może nieco lepiej, może nieco szybciej. Z pewnością dwa razy wydajniej. To na pewno powinno tak być. No, dziabne herbatki, wasze zdrowie. No i zacząłem o tym, a nie skończyłem, że rzeczywiście ludziska mają wielkie problemy z wodami opadowymi. Co z tą wodą zrobić? Gdzie ją upchać? W momencie, kiedy w dawnych czasach za piasta prosiacznika była sytuacja, że załóżmy mieliśmy, no nie wiem, no co mieliśmy,
dżungle, las, niewielkie miasteczka, wsie, no w dawnych czasach tak było, no to ta woda czasami potrafiła przysporzyć nam wielkie problemy, no bo jak nalało naprawdę na porządnie, zalało nam pola, potem była klęska nieurodzaju. Ewentualnie ludziom potrafiło się to wedrzeć do domostw, ale woda jakoś tam dobrze wchodziła w grunt. No właśnie, to się już samo przestawiło na przyczepę i teraz mam niegłupie pytanie. Czy jeżeli bym odpalił chłopka roztropka... No właśnie, ludziska, to zaczyna działać! Kurde, ty! Działa to czy nie? Zaraz zobaczymy. No ja cię, panie pieprze, nie wierzę po prostu. O, grzechu z postępem się niesie! Zaczął, kurde, z mechanizacji, automatyzacji korzystać w grze. Wydało się. Chociaż nie wiem, czy on mi nie oszaleje teraz przy zakręcie, bo to różnie może być. Może oszaleć, dlatego że... A czemu się teraz przestawiłeś na drugą przyczepę? Dziwnie trochę. Może oszaleć przy zakręcie, nie wiem jak się zachowa ten sztuczny pomocnik. Syntetyczny. Co ty teraz zrobisz tym kombajnem? Takie głupie pytanie mam. A może i nawet całkiem mądre. A nie zrobisz nic. Nie odwrócisz się. Cóż, ludziska, powiem szczerze. Nie wiem, jakoś tak chłopek nie do końca wykminił. Niby się tak można bawić, że go zatrudniam po prostu co i rusz, nie? Ale czemu chłopek nie wykminił? Teraz będziesz kminił, będziesz jechał, masz mość. Teraz zobaczymy, czy jak podjadę przyczepą, tą się uruchomi. No, jeżeli chodzi o tych sztucznych pomocników, nie miałem do tej pory w ogóle z nimi do czynienia, więc dla mnie to jest jedna wielka czarna magia, jak oni działają. Wszystko robiłem sam, sami widzieliście. Do tej pory w serii wszystko robiłem sam. Niby to wygodne jest, że on mi tak pomaga, nie, że to wszystko się od razu robi, no ale z drugiej strony, no potem chłopek pod koniec pola zwariował. Może to mieć związek z tym, że ja to pole już pierwszy przejazd zrobiłem sam i dlatego on się teraz gubi. Może tak być. Znaczy, no prawdopodobnie tak jest, no bo raczej wątpię, żeby gra była na tyle głupia, że on się gubi przy każdym przejeździe. No tylko, że jeżeli tak, to trochę spieprzyłem, bo już to oznacza, że tego pola nie zrobię przy użyciu tamtego. Jeszcze jeden mam... O właśnie, zacząłem się martwić, czy jak ja tutaj jeżdżę tym ciągnikiem z szerokimi oponami, to znowu sobie nie stratuję trzciny, ale... No tak po kłączach widzę, że chyba nie tratuję, więc tak źle nie ma. No i co, znowu się pogubiłeś, tak? Nie, jedziesz, coś robisz. A co robisz? Powiedz Grzesiowi, co robisz, ja chcę z tobą razem wiedzieć. A, i się odwrócisz. No, no to dobrze. Słuchajcie, kurde, to działa. Eureka! Niesłychane rzeczy. Normalnie bangla. No to jademy, robimy kolejny przejazd. No i Kuala Lumpur jest podręcznikowym przykładem tego, o czym właśnie chciałem opowiadać, czyli właśnie tego, że no w tej epoce, w tym momencie monsumowym te problemy są. Oni sobie radzą z tym, no bo w dawnych czasach powiem, że takich problemów nie było, bo to wszystko wsiąknęło w grunt. Nawet w dżungli, no było czysta pora była, ale wszystko wsiąknęło w grunt. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest pobetonowane, poasfaltowane, to nie ma gdzie wsiąknąć, więc musimy odprowadzić tą wodę z wielkich aglomeracji. No i pojawia się problem z tego prostego powodu, że ciężko jest odprowadzić wodę z wielkich aglomeracji w momencie, kiedy nie macie jak. To są takie ilości wody, że fizycznie nie ma jak tego dokonać. To jest zbyt wielka ilość wody, żeby dać radę. To by trzeba było jawne podziemne rzeki wybudować, żeby po prostu z tym sobie radę dać, prawda? Wielki, wielki problem. A teraz co ty robisz, panie pomocnik? Dziwnie trochę się nawróciłeś. Aha, cofasz. To dobre, nawet nie taki głupi jest. I teraz sama... Kurde, to działa! No, jestem z siebie dumny. Naprawdę działa, słuchajcie. Jedziemy. Susiad mi pomaga, jednym słowem. Dobre susiadzisko się okazało być. Nie będę na niego już narzekał, psioczył. Wcale nie taki głupi, na jakiego wyglądał, nie? No i teraz druga przyczepa. Proszę, jak elegancko, płynny przejazd. No, trochę źle podjechałem, to nie do końca płynny. Czekaj, sąsiad, stój.
To też trzeba dobrze podjechać, to nie jest takie łatwe. Jak krzywo podjedziesz, to też będzie gunwo, nie? No ale tak sobie radzić można w taki sposób. Przyspieszam w ten sposób zbiory, trzciny. Myślę znacząco, tak mi się wydaje. Dobra. No, no i to się już tam samo będzie banglać. Gdybym grał z kamerą od środka, no to ciężko by to było. No tutaj nie widać nic. Nie wiedziałbym, czy się ładuje dobrze, czy się źle ładuje. No ale całe szczęście z kamerą od środka nie gram, więc jest trochę łatwiej. No i tak to wygląda. Takie to zbiory trzciny. No i ględząc dalej ludziska, w Kuala Lumpur tak to sobie wymyślono, że postanowiono zaimplementować podziemne autostrady i drogi pod tą wielką aglomeracją, pod to, żeby rzeczywiście te wody opadowe odprowadzić. O co mi tutaj chodzi? No chodzi bezpośrednio o to, jedziesz? No się zawiesił, może zbyt szybko wyjechałem spod jego tej rury spustowej. Może tak być, zaraz zobaczymy. Może się zaraz odbaguje. Tak, zbyt szybko wyjechałem, czyli mój błąd. Tylko że teraz znowu muszę przejechać kolejny raz, bo on teraz się przestawi w kolejną rajkę i znowu bym nie trafił z rurą. Najłatwiej byłoby to ciężarówką zrobić i taką długą przyczepą, nie jak są pociągi drogowe w tej grze. No ale do pociągów drogowych też może kiedyś dojdę, zobaczymy. No i jadymy z kolejnym przejazdem. Jak dłoń w rękawiczkę! Elegancko! Super raśnie po prostu, no jest rewela. Wychodzi, jestem z siebie dumny naprawdę. No i ludziska kontynuując. Podziemne autostrady. Kuala Lumpur, gigantyczna aglomeracja, więc tych podziemnych autostrad troszeczkę mają. I ludziska w momencie, kiedy jest pora sucha, wykorzystują je w klasyczny sposób. Czyli samochody sobie jeżdżą, normalnie rozładowujemy korki na powierzchni, wszystko bangla tak jak należy. Natomiast w momencie, kiedy nadchodzi era monsunów, ten moment w roku, kiedy rzeczywiście no, zaczyna padać, a jak zaczyna padać, to po prostu pada, 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 pada i pada i nie wiadomo, co z tym zrobić, no to w tym momencie, jak nadchodzi ten okres, to po prostu sobie ludziska, wyobraźcie, w ten sposób radzą, że zamykają te autostrady dla pojazdów zmotoryzowanych, dla aut, zamykają te przeloty, te autostrady, te tunele i ludziska wprowadzają do tego wodę. Czyli szlabaniki, no i wszystko zaczyna banglać zupełnie inaczej. O, nie uda się, muszę jeszcze raz poprawić, trzeba tam dobrze dojechać. Zamykamy szlabanami przejazd, no i wpuszczamy potężne ilości, wręcz zaporowe, całe podziemne rzeki kreujemy wody opadowej, odprowadzamy w ten sposób wodę opadową z miasta. Jest to dobre, jest to mądre, jest to funkcjonalne, to po prostu działa, dlatego że w ten sposób rzeczywiście nadmiar tej wody jesteśmy w stanie się go pozbyć, nie? Więc dobrze, pewnie, że dobrze. Tyle tylko, że pojawia się kolejny problem. Pierwszy problem jest taki, że w momencie, kiedy tak robimy, to przez pół roku nie mamy w ogóle autostrad. Przez pół roku mamy zakorkowane miasto w 100% na powierzchni, bo się okazuje, że samochody muszą jeździć tylko tymi ulicami, które mamy na powierzchni. Inna kwestia jest taka, że to generuje potężne koszty związane z czyszczeniem tych podziemnych autostrad, bo po każdym przejściu takiej pory monsumowej, tam w tych tunelach, w tych sześciopasmowych autostradach, zostaje strasznie dużo mułu. No takiego mułu typowo nanosowego, wiadomo, woda, no to teoretycznie spływa z asfaltu, więc tego mułu za dużo być nie powinno, ale jednak on się pojawia, bo zawsze gdzieś tam te drobinki piasku, zawsze tam gdzieś te drobinki ziemi się pojawiają i efekt jest taki, że potem musimy sobie radzić w ten sposób. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tak na przestrzał w prostej linii jadę do tego punktu skupu, już nie bawię się w jazdę po drogach, ale po prostu chcę przyspieszyć transport, o tym już mówiłem. No i ludziska, po prostu o to chodzi, że ten muł się pojawia i potem trzeba czyścić, to jest drogie, czyszczenie tych ulic, z tych nanosów. Znacznie łatwiejszym, być może nawet nie tyle tańszym, ale lepszym dla aglomeracji z tej perspektywy, że no nie tracimy autostrad, nie mamy korków, ludzie docierają na czas do domów i do pracy, nie mamy przestojów, nie mamy takiego zanieczyszczenia miasta, dlatego że mamy większą płynność ruchu ulicznego, prawda?
Dlatego też po części się to opłaca, żeby pozbywać się części opadów w sztuczny sposób. Czyli zamiast czekać, aż opady przyjdą, aż zacznie lać... Czekajcie, znowu się czas kupić. O, widzisz, o to chodziło. Super, no kurde, ale se radzę. Jestem pod wrażeniem, aż sam się muszę pochwalić, no. No i ludziska, kontynuując. Zamiast czekać na opady, a potem je odprowadzać w sztuczny sposób takimi autostradami, to po prostu powodujemy, że tych opadów jest znacząco mniej, efektem czego nie są one dla nas tak trudne i nie musimy odprowadzać wody autostradami pod ziemią, tunelami, które pod to nie są dostosowane, prawda? Czyli powodujemy podczas tego okresu monsumów opady atmosferyczne po prostu gdzie indziej. Jak widzimy, że zbliżają się wielkie chmury, no i nasi meteorolodzy przewidują wielkie opady na dany dzień, załóżmy w takim Kuala Lumpur, no to powodujemy, że te chmury rozładują swój ładunek wody, zanim dolecą do miasta. Ta woda spadnie, załóżmy, do oceanu, który jest obok. Ta woda spadnie do lasu, który jest obok, ale nie bezpośrednio do miasta. Efekt jest taki, że negujemy powódź. Prawda? Da się? A, ma to potencjał? No ma to potencjał. Teoretycznie zastosowanie w takim przypadku tej podobnej technologii jest bardzo mocno okrojone. To znaczy, rzadko kiedy się to tak stosuje, no bo by trzeba było w epoce, w tym momencie pory roku monsumowej, to by trzeba było bez przerwy praktycznie powodować te wzmożone opady wokół miasta. Więc w tym przypadku akurat powiedzmy, że to jest takie, no pi razy drzwi. Trochę się opłaca, trochę się nie opłaca. Bardzo wielkie koszty się pojawiają takiego procederu, no ale to nie zmienia faktu, że można kombinować, że w przypadku, kiedy mówimy o modyfikacjach pogodowych, to wiele jest przypadków, kiedy te modyfikacje pogodowe mogą nam się przydać. Zresztą daleko szukać. Obecnie kreowanie opadów sztucznych, opadów atmosferycznych jest także zastosowywane w momencie, kiedy dochodzi do potężnych pożarów lasów. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, głównie w krajach bogatych, krajach wysoce rozwiniętych pierwszego świata, ale jednak już teraz z tego korzystamy, z tego stosujemy, tak? Stosujemy to. Czyli w momencie, kiedy mamy potężny pożar lasu, mamy zagrożenie tego, że rzeczywiście no, katastrofa, klęska klimatyczna nieprawdopodobna, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Po prostu. Zamiast bawić się w samoloty, w helikoptery, w straże pożarne, znaczy to i tak się trzeba w to bawić, i tak trzeba w to inwestować, ale jednocześnie fala dronów, powodujemy potężne opady atmosferyczne nad płonącym lasem i zawsze to trochę pomoże. Nawet jeżeli nie zdusi ognia w zarodku, no bo to jest tylko deszcz, prawda? Nawet jeżeli nie zdusi ognia w zarodku, nieważne, bo to i tak go osłabi. Bo to i tak zmoczy potężnie las przed tym pożarem, więc zawsze troszeczkę zmniejszy występowanie tej plagi. Zmniejszy występowanie tego zjawiska, tego potężnego pożaru, prawda? Więc, no, wielorakie zastosowanie tego typu technologii możemy odnaleźć w świecie realnym. No i to wszystko nam obrazuje, że jest to taka technologia przyszłościowa, prawda? Nawet w Polsce zresztą, jeżeli chodzi o rolnictwo, stosujemy modyfikacje pogodowe. To znaczy u nas, jako że no Polska to zawsze jest taki trochę bardziej zacofany kraj, to może nie jest to aż tak jak załóżmy w Australii czy w Ameryce, gdzie rzeczywiście farmerzy potrafią nad swoimi polami kreować opady deszczu, ale jednak w Polsce również znajduje to pewien wydźwięk, pewne swoje odzwierciedlenie. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce masowo znajduje zastosowanie choćby coś takiego jak działa gradowe. To również powiedzmy tacy bogatsi rolnicy stosują, ale stosują. I to no dosyć masowo. Działa gradowe. Czym są działa gradowe? Nie przełączaj się na tamtą, ja chcę tą najpierw zapełnić. Działa gradowe polegają na tym, że po prostu ludziska mamy konwencjonalne, potężne działo, takie łopatologiczne, najzwyklejsze w świecie działo, jak to tylko możliwe, generujące potężną falę dźwiękową, bardzo, bardzo głośną falę dźwiękową. I w momencie, kiedy meteorolodzy przewidują w danym okresie, że nastąpi, załóżmy, zagrożenie gradowe, gradobiciem, no bo są takie wzmożone okresy, to na przykład już teraz w Polsce zdarzają się ostrzeżenia meteorologiczne, że tego dnia jest podniesione ryzyko wystąpienia gradobicia, nie? Czasem na telefony takie SMS-y dostajemy, więc przewidziano to, że może to gradobicie wystąpić. Zazwyczaj te okresy potencjalnego gradobicia, kiedy to może wystąpić, może się zdarzyć, nie są jakieś potwornie długie w kraju polskim. To znaczy, teoretycznie na wiosnę cały czas się może zdarzyć, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, że są okresy, kiedy jest to
szczególnie mocno występujące. Jesteśmy mocno zagrożeni tym, że rzeczywiście coś takiego nastąpi. No i w tym momencie rolnicy w Polsce potrafią uruchamiać tak zwane dzieła gradowe. Czyli powodujemy za pomocą strzelania takim działem w atmosferę powstanie potężnej fali uderzeniowej idącej z prędkością 334 metrów w atmosferę. Oczywiście nie na godzinę, tylko 334 metrów na sekundę idącej w atmosferę, w powietrze. I ludziska, no wierzymy w to, że rozbijamy w ten sposób te kryształki lodu, które mogą się kreować w chmurach. Takie działo gradowe ma zasięg do 15 km wzwyż, czyli trafia teoretycznie do tych sfer atmosfery, gdzie grad potrafi się kreować w chmurach. Tam, gdzie temperatura potrafi spadać do minus 50 stopni Celsjusza, efektem czego no, te kryształki lodu kreują się w powłoce chmur. No a potem mogą opaść na ziemię. Zanim kryształki lodu się wykreują, takie działo gradowe je rozbija, jeszcze jak są w powijakach. Jeszcze zanim się, tak na dobrą sprawę, pojawiły w 100%, nie? Więc tak to działa. Oczywiście praktyczne zastosowanie dział gradowych w dzisiejszych czasach no, jest związane ze swego rodzaju kontrowersjami, to znaczy nie wszyscy ludzie uważają, że to jest metoda skuteczna. Niektórzy są zdania, że to jest w ogóle jakieś szarlataństwo i w ogóle działa gradowe nie przynoszą żadnego rezultatu, dlatego że... No wiecie, często jest... ciężko jest udowodnić ich skuteczność w momencie, kiedy po prostu nie ma gradu, tak? Założeniem zastosowania działa gradowego jest to, że zapobiegamy gradobiciu. Więc ciężko jest udowodnić, żeśmy zapobiegli w momencie, kiedy tego nie ma. Prawda? To tak samo jest ciężko, jak ciężko jest udowodnić, że nie ma Boga. Jeżeli go nie ma i nie mamy dowodów na to, że jest, no to ciężko jest udowodnić, że go nie ma. No ciężko jest udowodnić, że nie ma czegoś, co nie istnieje, na co nie mamy dowodów, że istnieje, prawda? Nie mamy dowodów na to, że istnieje, bo tego nie ma. Ale jednocześnie, no ciąg przyczynowo-skutkowy teoretycznie powinien polegać na tym, taki logiczny, że jeżeli nie jesteśmy w stanie udowodnić, że coś istnieje, to z automatu oznacza to, że tego nie ma, prawda? Czyli takie samo zaprzeczenie. Natomiast w przypadku gradu, no niektórzy uważają, że takie działa gradowe działają, inni uważają, że nie działają. Ludność okoliczna rolników, którzy na przykład mają wielkie plantacje sadownicze, załóżmy tam jabłek i czegoś w Polsce i korzystają z takich dział, no to jednak ta ludność lokalna raczej sceptycznie na to patrzy i jest niezadowolona z tego, że rolnicy z tego korzystają, dlatego że to jest potężna fala dźwiękowa. To co jest bardzo głośne, takie wystrzały z dział gradowych, swoim natężeniem dźwięku potrafią przekraczać 130 decybeli. To jest potwornie dużo. Teoretycznie to nie jest w stanie tak mocno uprzykrzać się. Cieszę się, że sąsiad tutaj nic nie uprawia teraz, bo Boże kochany przenajsłodszy, ale bym mu teraz zniszczył to wszystko na tym polu. Ja pieprzę. No, grubo bym w szkodę pojechał. No, ale całe szczęście sąsiad nie ma nic. Sąsiad jest leniwy, nie chce mu się uprawiać, jednym słowem. No, to nie jest też tak potwornie bolące ludzi wokół, dlatego że działo gradowe z natury nie strzela do ludzi wokół. To nie jest działo frontowe, tylko działo gradowe, działo atmosferyczne, więc ono jest nakierowane lufą do góry. Więc fala uderzeniowa z takiego działa również jest nakierowana do góry, w chmury, tak? Więc teoretycznie ludzie aż tak mocno tego nie odczuwają, ale i tak to odczuwają, no bo to słychać, to jest głośne. Jeżeli się nie mylę, a chyba się nie mylę, jeżeli przyznam, że 130 decybeli, to nie przymierzając ma startujący myśliwiec odrzutowy. Więc wyobraźcie sobie, jak potężny to jest huk. No ale jednak rolnicy z tego korzystają, rolnicy uważają, że jest to funkcjonalne i ci rolnicy w Polsce, którzy wykorzystują działa gradowe, są zdania, że ten system działa i że rzeczywiście odkąd zaczęli je stosować, no to po prostu nie mają takich gradobić nad swoimi działkami. Oni uważają, że to jest dobra technologia. Natomiast, żeby to zbadać w 100%, no to musielibyśmy akurat wtedy, kiedy, no nawet nie tyle, że wystąpi zagrożenie gradobiciem, ale wręcz po prostu wystąpi gradobicie, tak? Mamy pewność 100%, że będzie gradobicie. To w tym momencie musielibyśmy, no co, zaczniesz to działać, panie kombajn? Coś się tak zawiesił jak ten penis. No dobra. Ten piksel musiał se dojechać, chłopak. No to odwróć się teraz i chono na solówę.
Ono na solówę, powiadam ci. No, jedziesz, jedziesz, Roman. Nie jedziesz, nie dasz rady, muszę lepiej podjechać, no trudno. W takim razie jeszcze jedną nawrotkę robimy. Miałem ten taki stres, czy ja w ten sposób sobie nie niszczę uprawy tej trzciny, która tam jeszcze w ziemi jest, no bo znowu tymi szerokimi oponami jeżdżę, ale tekstura pokazuje łęciny wszędzie, no te łodygi nie wyglądają na stratowane, więc mam nadzieję, że nie niszczę uprawy, no zobaczymy, czas pokaże. Hono, synek, robimy to. Ej, Janusz! Ej! Kurde, coś się zawiesił. Niby to dobre, no ale jednak nie do końca. No tak działa, ale nie działa, nie? Czekajcie. Zapuszczę się w grzędę, że tak powiem. Gdzie, czemu to nie działa? Jest opuszczone? Nie było. No właśnie, teraz jest opuszczone. Zapuścimy się w grzędę. Zaprzęgniemy dziada. No i idziemy teraz. Jedziemy z koksem, panie dziadu. Jedziemy? Jedzie. No pewnie, że jedzie. Co mamy nie jechać? No w takich przypadkach akurat takiej uprawy, która jest typowo związana z koniecznością przejazdów równoległych, no to taki pomocnik jest fajny. Powiedzmy, że w przyszłości spróbuję jeszcze takiego procederu, czego też do tej pory nigdy nie próbowałem, że jak będę na kiszonkę tą kukurydzę kosił tą, tym siloso kombajnem, to też przy okazji spróbuję na jakiś czas chociaż, bo ja lubię to robić sam, więc mnie to nie jest na rękę, żeby to sztuczna inteligencja robiła, ale jednak spróbuję sobie na jakiś czas włączyć po prostu, żeby pomocnik to robił, a ja będę obok jechał ciągnikiem i zbierał to, tą kiszonę, nie? To też będzie z pewnością użyteczne, z pewnością użytkowe. Panie Waszmość, wiesz pan co? Ja to jadę do skupu, bo to dalej mąki nie będzie z tego chleba, a raczej na odwrót. Musisz się na chwilę wyłączyć. Mam nadzieję, że mi nie stratuje tam nic, gościu, ale raczej nie powinien. 98% mam załadowane, no to głupio już czekać tam, cyzelować do samego końca, po prostu przejedziemy od razu. Ale ten skład dumnie wygląda, ty! Nawet na upartego dałoby się jeszcze zrobić taki pociąg drogowy, to znaczy trzecią przyczepę tu jeszcze sprzęgnąć. Sprząc? Sprzęgnąć? Zaprząc? Uprzęgnąć? Po prostu spiąć, o! Natomiast, no może na razie nie przesadzajmy. Dwie przyczepy to i tak już jest taki skład dosyć ambitny, bym powiedział. No i dosyć efektywny. No, natomiast ogólnie powiedzmy sobie szczerze, że nawet abstrahując od tego typu gradobić, to pogoda jest czymś, co bardzo mocno uprzykrza się na planecie Ziemia człowiekowi. No powiedzmy sobie szczerze, że w znacznej mierze nam się to naprzykrza. Śnieżyce, huragany, tornada i tym podobne, tajfuny, tsunami, pogoda, oczywiście także klęska nieurodzaju związana z nadmiernymi opadami albo w przypadku braku tych opadów, więc pogoda naprawdę potrafi strasznie się dawać człowiekowi we znaki. I gdyby móc kontrolować cały klimat Ziemi już tak naprawdę masowo, to w tym momencie hulaj dusza piekła nie ma, to możemy stworzyć sielankową cywilizację, po wielokroć bardziej wydajną i efektywną niż ta obecna. I osobiście uważam, zresztą to też jest jeden z postulatów w skali rozwoju cywilizacyjnego według Kardaszowa, że ludzkość prędzej czy później osiągnie poziom, no naukowcy uważają, że to jest wręcz wymagane, że to jest po prostu konieczne, że muszą prędzej czy później osiągnąć taki poziom rozwoju, że będziemy w stanie ludziska, wyobraźcie sobie, kontrolować własny klimat planety. Czy tak będzie, czy nie? Zobaczymy. Naukowcy póki co uważają, że tak będzie, że to jest kwestia czasu. Natomiast ogólnie, no, są zdania, że będziemy w tym kierunku zmierzać i rzeczywiście, no, nie sposób się z tym nie zgodzić, że to jest chyba jedna z takich rzeczy, które najbardziej powinny nam spędzać sens powiek, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny obecnej ludzkości, która funkcjonuje na planecie Ziemia. To znaczy, moim subiektywnym zdaniem, takie trzy główne problemy ludzkości, z którymi powinniśmy sobie dać radę obecnie, znaczy no, tych problemów jest co niemiara, to ich jest strasznie dużo, to tak naprawdę bardzo upraszczam, ale trzy główne problemy. Pierwszym problemem powinno być to, żebyśmy szukali możliwości opuszczenia Ziemi, tak? Żebyśmy cały czas
Chociaż są to potwornie nierentowne, strasznie kosztowne, pracochłonne i długie procesy i różnego rodzaju projekty, to powinniśmy cały czas się skupiać na projektach, które umożliwią nam kiedyś ucieczkę z planety Ziemia. Bo tak jak wam wielokrotnie opowiadałem przy okazji choćby takich serii jak Zagrajmy w Dead Space 3, dni nasze na planecie Ziemia są policzone. Kiedyś, prędzej czy później spotka nas jakaś katastrofa ekologiczna, czy to będzie wielka asteroida, wybuch superwulkanu, czy po prostu cokolwiek innego, jakaś eksplozja na powierzchni Słońca, cokolwiek. Co spowoduje, że powierzchnia Ziemi zostanie wysterylizowana, więc to jest pierwszy naczelny problem ludzkości, z którym powinniśmy się mierzyć każdego dnia. Każdego dnia naszego funkcjonowania, żeby prędzej czy później osiągnąć taki etap ewolucyjnego rozwoju, że się wydostaniemy z tej planety. Więc misje kosmiczne. Drugi problem to przede wszystkim choroby, bo nie wiem jak dla was, dla mnie osobiście jest to uwłaczającym, że cywilizacja XXI wieku, która jest tak potwornie mocno rozwinięta technologicznie, że potrafi klonować szympansy, potrafi misje bezzałogowe lotów na Marsa organizować, potrafi budować wielkie zderzacze hadronów i tak dalej, taka cywilizacja, która jest tak mocno rozwinięta, jednocześnie w dalszym ciągu jest na tyle słabo rozwinięta, że nie potrafi sobie dać rady z podstawowymi chorobami, które nas ciemiężą i które nas gnoją od zarania dziejów. Prawda? No, niektóre choroby żeśmy na przestrzeni lat wyeliminowali, to prawda, ale cały czas, gdy podsumować szeroki przekrój, szerokiej gamy wszystkich chorób, które istnieją na świecie, to tak naprawdę, no kurde, jesteśmy w powijakach. Czemu każdego roku na świecie na raka umierają miliony ludzi? Setki milionów wręcz. Dlaczego? Czemu to się cały czas dzieje? To nie powinno w ogóle mieć miejsca. A jednak się dzieje. Bo jesteśmy zbyt słabo rozwinięci. Bo tak wyglądamy. Tak wygląda nasza cywilizacja. Niestety, więc no, moim subiektywnym zdaniem również to jest taki jeden z najważniejszych nurtów, do którego powinniśmy teraz dążyć, żeby dążyć do tego, aby prędzej czy później ludzie przestali chorować. Myśliciele, wieszcze przyszłości, tacy jak Stephen Hawking, którego na tej serii już wielokrotnie przytaczałem, jego rozmyślania, uważali, że to również jest kwestią czasu, że to no, samo nastąpi, to po prostu się rozumie samo przez się. Nie powinno to być kwestią domniemywaną, bo to jest oczywiste, że prędzej czy później osiągniemy taki etap rozwoju, że wreszcie tych chorób nie będzie. I to nawet nie ze względu na taką genetykę czy też bioinżynierię, że wykreujemy tak skuteczne lecznictwo, ale u podstaw po prostu wykreujemy tak skutecznego człowieka, który nie będzie chorował. To znaczy naukowcy XXI wieku postulują świat przyszłości cywilizacji ludzkiej, w którym człowiek jako taki zmieni swój genotyp na poziomie molekularnym w taki sposób, że nie będzie chorował. Czy jest to możliwe? No, kim ja jestem, żeby mówić, że nie? Skoro największe, najbardziej uznane umysły ludzkości mówią, że tak, no to prawdopodobnie się nie mylą. Więc kiedyś, tak samo jak obecnie modyfikujemy genetycznie rośliny uprawne, bardzo możliwe, że kiedyś genetycznie zaczniemy modyfikować człowieka w taki sposób, żeby na przykład przestał być podatny na raka. Jest to możliwe. No a trzecim właśnie takim motywem, takim kierunkiem rozwoju, który powinna osiągnąć cywilizacja ludzka, no bo to jest uwłaczające, że jeszcze żeśmy tego nie osiągnęli, to właśnie jest poza zmianami klimatycznymi, ale to po części również jest jedno związane z drugim. Dlaczego? Dlatego, że zapanowanie nad własnym klimatem, własnej kuli ziemskiej. I tutaj już nie mowa bezpośrednio o tym, no bo na razie jesteśmy w stanie panować nad pogodą, tak? Jesteśmy w stanie wykreować sobie gradobicie, burze z piorunami, deszcz albo jego brak. To jest kreowanie pogody, to jest dbanie o pogodę i jakby to określić, sterowanie pogodą, zabawa w Boga, ale w małej skali. Natomiast ja mówię o czymś większym, ja mówię o kontrolowaniu całego klimatu. Ja mówię o tym, żeby skontrolować to, czy w danej strefie klimatycznej, w danej szerokości geograficznej będzie dżungla, będą pola uprawne, czy będzie pustynia. Naukowcy także są zdania, że chociaż na razie wydaje nam się to klasycznym przykładem science fiction, to prędzej czy później osiągniemy taki etap rozwoju, który nam to umożliwi.
który spowoduje, że będziemy w stanie realnie wpływać na klimat Ziemi w tak inwazyjnym stopniu, że sami zadecydujemy, gdzie chcemy mieć pustynię na naszej planecie. To będzie decyzja czysto turystyczna. Tutaj, a fajnie będzie, jak będzie ciepło, a zbudujmy sobie pustynię, zróbmy tą pustynię, nie? Zobaczymy, czas pokaże. W skali Kardaszowa naukowcy uważają, że to jest kwestia czasu, aż coś takiego osiągniemy, że to jest jeden z koniecznych postulatów w rozwoju cywilizacji ludzkiej, ludzkości jako takiej. Natomiast jak obecnie wyglądają programy na poczet wpływania, tudzież zmian klimatycznych Ziemi? Czy takie programy w ogóle są realizowane? Czy w ogóle myślimy nad czymś takim? Czy cokolwiek robimy w tym zakresie? Nie tylko w zakresie zmian pogody bieżącej, ale także w zakresie zmian całego klimatu określonych regionów. Czy ludzkość ma takie programy? I na te tematy sobie podywagujemy niebawem, na kolejnym materiale. Dzisiaj powiedzmy, że to już będzie tyle, to znaczy dzisiaj bardziej się już skupimy w zasadzie na niczym, dlatego że materiał czas już kończyć i Bóg mi świadkiem, że tego procederu będę dokonywał. 23, aha, dobra, ja się dziwię, jakim cudem tyle tysięcy litrów załadowałem na tą jedną przyczepę, ale to dlatego, że ta druga też jest połowicznie załadowana i to dlatego się taki dziwny tutaj, dziwna liczba pojawiła. No dobra, jedziesz. Myślałem, tak zakładałem, że dzisiaj po prostu uporam się z trzciną cukrową w 100%. Troszeczkę inaczej jest, to znaczy okazało się, że nie do końca, ale no zostało mi już niewiele. Większościowo to pole zostało wykonane. To jest takie dosyć niefrasobliwe pole, jeżeli chodzi o ulokowanie takiej trzciny. Na razie zrezygnujemy z pracownika, bo się będę z wami żegnał. Dosyć takie nie do końca przemyślane pole, jeżeli chodzi o trzcinę, bo tutaj bardzo nieefektywne pod koniec przejazdy będę robił, takie krótkie i te nawroty takie będą czasochłonne, no ale co zrobić, no takie pole sobie wybrałem, to takie mam. Kombajn do trzciny fajnie funkcjonuje, nic do niego nie mam. Pracownik jako tako się spisuje, nie blokuje się, nawet całkiem inteligentny chłopiór z niego jest, więc ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony, no takie całkiem to fajne. Chociaż ja i tak uważam, że najbardziej mnie cieszy, kiedy sam sobie pracuję u siebie na gospodarce, więc zbyt często z pomocy takich jegomości korzystać mimo wszystko nie będę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych na moim skromnym kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry, a także DLC-ki do samego farminga. Hej ludziska, cześć!